ale równocześnie prośmy Boga.
Ta deportacja odbywała się w warunkach straszliwych. W nocy aresztowano niewinne osoby, wsadzano do bydlęcych wagonów i wywożono na Syberię w środku zimy. Wielu ludzi zginęło, zwłaszcza dzieci, z głodu i z zimna. A później kolejne deportacje. I tak w ciągu lat prawie milion Polaków, głównie z województw kresowych, ale także z okolic Białegostoku i Łomży, zostało wywiezionych na tą nieludzką ziemię. Ale dla okupantów to ciągle było za mało. Wkrótce zapadła decyzja podjęta przez całe ówczesne władze Związku Sowieckiego, że wbrew konwencji genewskiej, wbrew wszystkim dotychczas podpisanym porozumieniom międzynarodowym i wbrew jakimkolwiek zasadom humanitarnym czy europejskim, niezależnie jak je będziemy nazywać, na śmierć skazano wszystkich oficerów, którzy znaleźli się w niewoli. Zgromadzeni oni byli w trzech obozach. Ale do tej listy oficerów dopisano także urzędników polskich, policjantów, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli inteligencji polskiej, także księży, a nawet często leśników czy pracowników służby więziennej. I w kwietniu 40 roku rozpoczęła się zbrodnia, której do tej pory w takich rozmiarach, w takich okolicznościach Europa nie znała. Strzałem w tył głowy zabijano i wrzucano ciała do domu śmierci. A później na tych miejscach sadzono drzewa. Miałem okazję jeszcze 20 parę lat temu, kiedy dopiero pierwsze takie sygnały nadchodziły, że obok Katynia są inne miejsca. Miałem okazję być w Charkowie, gdzie jako siostra zakonna pracowała moja ciocia. I wtedy po raz pierwszy pojawiły się informacje, że w parku, który był parkiem rozrywki, pod tymi drzewami i tymi alejkami, po których spacerowali turyści czy ludzie odpoczywający, są doły śmierci. I na początku lat 90. odbyła się ekshumacja. Ale zanim to nastąpiło, pierwsze rodziny przyjeżdżały i w tym lesie wbijały na drzewach tabliczki. Wstrząsający widok. Las piękny, dorodny, a na tym wstążki biało-czerwone, przypięte obrazki Matki Bożej i tabliczki na drzewie bądź w metalu, prowizoryczne z napisami, że tu leży taki a taki polski oficer czy urzędnik. Dzisiaj w tych miejscach są cmentarze wojskowe. Katyń, Charków, Miednoje. Jako czwarty obecnie Bykownia koło Kijowa. Ale musimy też przypomnieć, że do dzisiaj nie wiemy, gdzie znajdują się groby bardzo wielu ludzi i tych wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu, jak i tych, którzy z tak zwanych list ukraińskich czy białoruskich zostali zamordowani. Zbrodnia katyńska obejmuje także tych wszystkich, którzy w ciągu tych dwóch lat od 1939 do 1941 roku w najróżniejszy sposób i w różnych miejscach zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami bądź byli
oficerami czy urzędnikami wojskimi. Również wtedy, kiedy wycofywali się Sowieci, kiedy Hitler uderzył w czerwcu 1941 roku na swojego dotychczasowego sojusznika, to wycofując mordowano więźniów i podpalano więzienia. Tego symbolem są Brygitki, dawny klasztor sióstr Brygitek, zamieniony na więzienie w Lwowie, gdzie żywcem spłonęło kilka tysięcy więźniów. Zbrodnia katyńska jest ludobójstwem. To nie tylko jakieś sporadyczne wybryki okupanta. To była świadoma zagłada części polskiego narodu, tego kwiatu polskiego narodu, jakim byli oficerowie, ci zawodowi, którzy jeszcze mieli za sobą wspaniałą przeszłość w czasie walk w Legionach, czy w wojnie polsko-bolszewickiej, czy w wielu innych formacjach, które w czasie I wojny światowej, bądź tuż po I wojnie walczyły. Byli to oficerowie z Korpusu Ochrony Pogranicza, który bronił wschodniej granicy przed dywersją komunistyczną przez cały okres międzywojenny. To byli także oficerowie rezerwy, a więc nauczyciele, lekarze, także księża. Ludzie wykształceni, którzy tuż przed II wojną światową, wybuchem, byli powoływani do wojsk. I ginęli ci wszyscy, których dołączano tylko dlatego, że określono ich jako wróg ludu. Było więc to ludobójstwo świadome, zaplanowane, przeprowadzone z ogromną premedytacją. Ale jeszcze jedna rzecz do tej sprawy musi być dopowiedziana. Kiedy odkryto groby katyńskie, a zrobili to Niemcy, oczywiście wykorzystali to do własnej propagandy. Przez dziesiątki lat sprawcy, czyli Związek Radziecki, jak i władze komunistyczne w Polsce, które były z nadania sowieckiego, zbudowały górę kłamstwa. To nie chodzi o to, że Niemcy byli lepsi. Byli tak samo źli. Ale to nie Niemcy dokonali zbrodni katyńskiej. Na swoim sumieniu mają inne ludobójstwa, inne zbrodnie. Natomiast kłamano, oszukiwano, a nawet stosowano represje wobec tych, którzy walczą o prawdę. O prawdę przede wszystkim upominały się rodziny katyńskie. Bardzo często były to wdowy, sieroty, wnuki. Pogardliwie mówiono o nich często płaczki katyńskie. Ale to właśnie dzięki tym rodzinom, ich determinacji, poświęceniu, doszło do przełamania kłamstw. To także rok 1980, wybuch Solidarności, działania opozycji demokratycznej, także postawa Kościoła. Wszystko to złożyło się na to, że w końcu po tylu latach kłamstwo zostało obalone. Dzisiaj nie ma wątpliwości, kto dokonał zbrodni katyńskiej. Tutaj chciałem przypomnieć jedną tylko z osób, które z rodzin katyńskich upominały się o prawdę. Jutro minie z kolei 5. rocznica tragedii smoleńskiej. W tym samolocie zginęło kilka osób związanych z rodzinami, które były zaproszone na pokład przez pana prezydenta. Wśród nich świętej pamięci Wojciech Seweryn, którego okazję miałem osobiście poznać. Urodził się tuż przed wrześniem 1939 roku. Jego ojciec jako oficer
udając się na front, zdążył jeszcze go raz w życiu, po urodzeniu, wziąć na ręce. Oczywiście pan Wojciech nigdy tego wydarzenia nie pamiętał, mówiła mu to jego matka. Ojciec ginął, został zamordowany. Ale kiedy pan Wojciech znalazł się w Chicago, tam właśnie przy współpracy z wieloma innymi organizacjami był tym motorem napędowym ustawienia pomnika Katyńskiego. Był także projektantem tego pomnika. Piękny pomnik stoi okazale na jednym z cmentarzy amerykańskich. I został zaproszony, aby udać się do Katynia na uroczystości. Nawiasem mówiąc, jest autorem ostatniego zdjęcia świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo wykonał mu to zdjęcie jeszcze w samolocie i to zdjęcie się zachowało. I zginął, tak jak wielu innych. I dlatego dzisiaj trzeba oddać wielki szacunek dla wszystkich rodzin katyńskich, charkowskich, pochodzących tych związanych z Miedną i z wieloma innymi miejscami zagłady, że przez tyle lat upominały się o prawdę, pielęgnowały tą prawdę, przekazywały młodym ludziom. Trzeba oddać hołd wszystkim tym działaczom społecznym, historykom, działaczom Solidarności, którzy walczyli o prawdę również w latach komunizmu i stanu wojennego. Dzisiaj młodzież zebrana z pocztami sztandarowymi, z czego tak bardzo się cieszymy, może już w szkole uczyć się prawdy, kto dokonał tego ludobójstwa, dlaczego i na czyje polecenie. Również dzisiaj wspominamy 20. rocznicę postawienia pomnika ofiar komunizmu, tutaj przy kaplicy. Pamiętam ten drewniany krzyż, który wcześniej stał na tym miejscu. Obecny, bardzo pięknie zaprojektowany, jest niesłychanie wymowny. Bo ludobójstwo katyńskie było częścią wielu innych zbrodni dokonanych przez tą ideologię. Ta ideologia miała być rajem na ziemi, a w rzeczywistości była piekłem na ziemi dla wielu narodów i wielu pokoleń. Ginęli nie tylko Polacy, przedstawiciele wielu innych narodowości w Europie Środkowo-Wschodniej. I dzisiaj ten pomnik jest taką przestrogą, że czy to jest ideologia narodowego socjalizmu, która się narodziła w Niemczech, czy to ideologia Stepana Bandery i UPA, która narodziła się na Ukrainie, czy to ideologia komunistyczna, która narodziła się w Rosji. Każda ideologia, która mówi, że wolno zabijać innych, mordować, jest złą ideologią, okrutną. Nie ma takiego prawa naród czy społeczeństwo decydować, że wolno wyrżnąć, wymordować część tego czy innego narodu. Dlatego dzisiejszy świat musi być niesłychanie wrażliwy na te zbrodnie. Tutaj tylko wspomnę, że za parę dni dokładnie chrześcijanie na całym świecie będą obchodzić 100. rocznicę ludobójstwa Ormian w Turcji. Turcja też do dzisiaj się nie przyznaje do tego ludobójstwa. Wtedy nie potępiono tej zbrodni. Kiedy przywódca III Rzeszy w 1939 roku wysyłał wojska niemieckie do Polski, mówił, że wolno prowadzić wojnę totalitarną, zabijać jeńców, dzieci, kobiety i że nikt nie musi się bać o odpowiedzialność. I użył wtedy takich słów, bo któż dzisiaj pamięta Ormian? I właśnie niepamięć, kłamstwo, przemilczenie, działania polityków, którzy z tych czy innych względów próbują fałszować historię, bądź przemilczeć, prowadzi do następnych ludobójstw. Widzimy to na własnych oczach. Na Bliskim Wschodzie
Morduje się chrześcijan tylko dlatego, że są chrześcijanami. W różnych innych częściach Azji czy Afryki, czy w innych częściach świata ciągle ludzie giną tylko dlatego, że ktoś mówi wymordować chrześcijan. Ktoś inny mówi wymordować ten czy inny naród. I dlatego naród polski, który doświadczył tylu ludobójstw, tylu tragedii, musi być bardzo na to wrażliwy. Pamiętać nie po to, żeby rozdzierać rany, nie po to, żeby mówić o zemście, ale przede wszystkim po to, żeby przestrzegać innych. Pozwolę sobie zakończyć cytatem, który znajduje się tutaj na pobliskim pomniku, innym pomniku, bardzo łatwo tutaj dojść, dwa kroki stąd. To jest pomnik ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich, dokonany na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich, który dzisiaj się tak bardzo wychwala. Na tym pomniku jest napis: nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. I myślę, że to jest motto, które jest właściwe dla wszystkich środowisk upominających się o prawdę. Czy to o prawdę o ludobójstwie na Ormianach sprzed 100 lat, czy o prawdę o Katyniu, Charkowie, Biednoje, czy o prawdę o Kale Auschwitz, czy Kal Sachsenhausen i wielu innych niemieckich obozach, czy o prawdę obecną o mordowanych chrześcijanach. Tu nie chodzi o odwet, tu nie chodzi o coś, co by wymierzało w innych. Tu chodzi o to, żeby przestrzec innych, żeby pamiętać, a my jako chrześcijanie dodajemy, żeby modlić się za te ofiary i wychowywać młode pokolenie w duchu miłości, życzliwości, szacunku dla innych narodowości, wyznań, dla ludzi o odmiennych poglądach. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Amen. Dzisiaj w 75. rocznicę zbrodni katyńskiej i w 20. rocznicę zbudowania symbolicznej mogiły pomnika ofiar komunizmu
przywołujemy na pamięć dzieje naszego narodu, które zostały w sposób okrutny i brutalny dotknięte przez przywódców systemu komunistycznego XX wieku. Naprzód aneksja wschodnich kresów Polski. Potem męczeńska śmierć 20 kilku tysięcy oficerów polskich w Katyniu i tragiczne deportacje polskich rodzin na Sybir. Jakby tego zła i zemsty na Polakach było jeszcze za mało, postanowiono polską substancję narodową zabarwić rosyjską racją stanu. Proceder ten trwał prawie pół wieku i także został naznaczony męczeństwem tysięcy wspaniałych Polaków, których jedynym pragnieniem było do wolnej Polski nam powrócić dalej. Dziś to szczególny moment, bo 75. rocznica zbrodni katyńskiej, 20. wzniesienia tego monumentu, który upamiętnia wszystkie ofiary komunizmu. Spotykamy się, bo jedyne, co możemy dać ofiarom komunizmu dzisiaj, po 75 latach, to tylko nasza pamięć. Poeta tego wiersza jest między nami, ale bardzo prosił, żeby jego nazwiska nie podawać. Ale jest to wiersz pisany naprawdę serdecznie. Choć nas tak wiele lat dzieli od uczty szatana, gdy niewinność z przestrzeloną głową wrzucona została do katyńskich dołów i nadal krwawi, boli. Boli nas i narody tamta ciągle ropiejąca rana. Nadal. Taki cmentarz daleki, gdzie zamiast krzyży stoją sosny i wyciągają ku niebu ramiona w modlitwie błagalnej. Jest taka leśna droga, która prowadzi do prawdy. Są takie łzy, które nigdy nie wsiąkły w glebę. Jest taka kromka chleba, schowana w kieszeni na czarną godzinę. Jest taki krzyk, błądzący po lesie, który nigdy nie gaśnie. Jest taki syn, któremu matka mówiła: nie zapomnij. Jest taka troska serdeczna, która kamieniem zastygła w grobie. Są takie świece, które przetrwały w kieszeni, by zapłonąć na mszy pogrzebowej. Jest taki las daleki, którym ptaki zamilkły, by nie zagłuszać wołania drzew. Przeczytaj rejestr katyński. Imiona, martwe wyrazy. I zmów litanie za wszystkich, bez ust, bez oczu, bez twarzy. Naprzód do boju, żołnierze, Polski podziemnej za broń. Boska potęga nas strzeże, woła do boju nas broń. Godzina pomsty wybija za zbrodnie blender i krew. Do broni Jezus Maria, żołnierzy woła na zew. Do broni Jezus Maria, żołnierzy woła na zew. Kombatanci, weterani walk od niepodległej Rzeczypospolitej,
mieszkańcy Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa i mieszkańcy całej Małopolski, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu przy symbolicznej mogile pomniku ofiar komunizmu na cmentarzu rakowickim w Krakowie. W świętym miejscu, miejscu czczonym przez dziesiątki lat, a szczególnie od okresu stanu wojennego, stajemy u stóp krzyża, którego dłonie ofiar trzymają się kurczowo. Wołając o ratunek, stajemy, aby w 75. rocznicę zbrodni katyńskiej przywołać pamięć żołnierzy polskich, zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej oraz upamiętnić męczeństwo Polaków, ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Do was wołam, mieszkańcy obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, z radziecko napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora. Stańcie do apelu! Do apelu! Kompania, spocznij! Do salwy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwą! Pol! Ładuj! Salwą! Pol! Ładuj! Salwą! Pol! Zabezpiecz! Broń! Kolbę! Złóż! Kompania! Baczność! Kompania na prawo! Patrz! Jążek i Rada. Rada kombatantów, Małopolska Rada kombatantów, osób represjonowanych oraz Jążek Miejsku Polityczną Zewnętrznego.